Team Natural, Mariusz Czerniewicz, signing in. Witajcie w mojej magicznej, makrodietetycznej kuchni Team Natural i miejsce jak najbardziej właściwe, bo temat na dzisiaj jest dietetyczny. A czego konkretnie dotyczy? Będzie to 5 tipów, 5 porad dla osób, które wchodzą właśnie w świat zdrowego żywienia, chcą to zrobić z głową, chcą się ogarnąć i zrealizować swoje sylwetkowe cele, a przy tym wyrobić sobie dobre nawyki żywieniowe. Także nie ma co czekać, lecimy! Tip numer 1. Otóż zadbajcie o regularność waszych posiłków. Nie macie pojęcia, jak regularność posiłków może fajnie wpływać na wasz nastrój w ciągu dnia, a także kompozycję waszego ciała. Robienie dobrego nawyku jedzenia co kilka godzin jest na serio ważne. Nie mówię, że jest najważniejsze, ale na pewno pomoże wam na początku waszej sylwetkowej drogi. Ja tak też zaczynałem. Otóż pamiętajcie, żeby co 3, co 4 godziny dostarczyć do swojego organizmu jakąś ilość mikro i makroelementów. Na początku nie będzie łatwo, będziecie zapominali, więc warto ustawić sobie przypominajkę. Lin, 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 czas na posiłek. Serio, zadbajcie o regularność waszych posiłków. 4-5 w ciągu dnia jest ok, brzmi chyba w miarę rozsądnie. Pewnie obecnie jecie niewiele mniej, niewiele więcej, ale raczej więcej nie jecie. Chociaż może niektórzy jedzą 6. Spoko. W każdym razie zadbajcie o tą regularność posiłków. I co jest jeszcze ważne odnośnie regularności? Proszę was, nie wprowadzajcie organizmu w stany ekstremalne, czyli w przypadku bycia na diecie takiej, gdzie chcecie schudnąć, nie dopuszczajcie do zjawiska głodu, ponieważ w momencie, gdy będziecie głodni, to uwierzcie mi, że zjecie dużo więcej niż sobie założyliście i niż potrzebujecie, czyli starajcie się być non-stop w strefie komfortu, jeśli chodzi o poziom waszego nasycenia. Natomiast jeśli jesteście w diecie budującej masy mięśniowej, czyli takiej, gdzie jest surplus kaloryczny, też starajcie się nie zapychać podczas jednego posiłku, ponieważ przez to nie będziecie w stanie regularnie jeść następnych, bo nie będziecie mieli ochoty jeść, czyli starajcie się dobrać właściwe porcje. Jeśli chodzi jeszcze o regularność posiłków, to ważne jest to, żeby mieć posiłek ratunkowy. Otóż wielu z moich podopiecznych mówi: Mario, ale ja nie mam czasu, ja jestem w biegu, ja jadę samochodem, ja mam biznes, spotkanie, ja to, ja tamto, ja nie mam czasu. Nie! Zawsze miej posiłek ratunkowy, miej świadomość tego, co możesz na szybko dostarczyć do swojego organizmu. I mówię tutaj o produktach pełnowartościowych typu kawał mięcha, kawał ryby, serek wiejski połączony z pieczywem ziarnistym, pieczywem razowym. No i do tego jakieś mikroelementy w postaci warzyw, owoców. To wszystko dostaniesz w każdym spożywczym i wcale nie musisz tego gotować. Także taki ratunkowy posiłek w głowie musi być, a jeśli faktycznie jesteś non-stop w drodze, to też dobrze sprawdzi się shake proteinowy czy chociażby batonik. Drugi tip na mojej liście brzmi: jesteś sportowcem. A co rozumiem przez to, że jesteś sportowcem? Otóż sportowcy mają do siebie to, że mają konkretne cele i zrobią wszystko, żeby je zrealizować. A jeśli twoim celem jest przejęcie kontroli nad własnym ciałem, wyrobienie sobie dobrych nawyków żywieniowych i realizowanie swoich sportowych, sylwetkowych celi, ewidentnie jesteś sportowcem. Co idzie w parze z tym? Musisz zadbać o jakość twojego pożywienia, czyli moim celem jako sportowca zawsze jest dostarczenie do organizmu jak największej ilości mikroelementów idących w parze z moimi makroelementami. Czyli nie kieruję się tylko i wyłącznie tym, żeby dostarczyć odpowiednią ilość energii i białka, ale także odpowiednią ilość wartościowych mikroelementów. Czyli chciałbym, żeby w twojej diecie zaczęły pojawiać się coraz więcej produktów pełnoziarnistych, chociażby takich jak chleb pełnoziarnisty, mąka pełnoziarnista, kasza gryczana, ryż brązowy. To są źródła węglowodanów, które są naładowane mikroelementami. Dodatkowo, obowiązkowo, kilka porcji, tak macham tą piątką, raz, dwa, trzy, cztery, pięć posiłków, pięć porcji warzyw lub owoców. Jedz to, co ci smakuje. Czyli odnajdź się w świecie zdrowego żywienia. Uwierzcie mi, że świat zdrowych posiłków wcale nie musi być niesmaczny, wcale nie musi być nudny i wcale nie musi być mdły. Absolutnie nie powinieneś jeść ciągle tego samego, czyli nie ograniczaj się do jedzenia ryżu, kurczaka, brokuła i oliwy.